A dziękuję bardzo, drogi przyjacielu, drodzy przyjaciele. Nie jestem sam, bo są moi przyjaciele parlamentarzyści, nie tylko z Podkarpacia. I właśnie wracamy spod Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie była pikieta, gdzie był briefing. Protestujemy przeciwko ograniczeniu lekcji historii. Ale nie tylko historii, tak samo fizyki, chemii, języka polskiego. Nie możemy się na to zgodzić, podobnie jak nie możemy się zgodzić na draństwo, które się próbuje popełnić, jeśli chodzi o tak zwaną reformę emerytalną. Nasze stanowisko jest jasne, jednoznaczne. Byliśmy, mówię w swoim imieniu i moich przyjaciół obecnych, nieobecnych, zawsze z Solidarnością i też będziemy jutro i nie tylko. Na to nie możemy się godzić. Jestem przekonany, że jutro w tym miasteczku, na tym miasteczku będzie cała Polska. I kiedyś występując publicznie w Radiu Rzeszów, mówiłem, że mam nadzieję, że w czasie pobytu tego miasteczka pod kancelarią premiera, czy tutaj pod obiektami Sejmu, na pewno pani marszałek Kopacz chyba was odwiedzi i często będzie odwiedzać, dlatego że to chyba weszło w tak zwaną świecką tradycję. A pani prezydent Warszawy zadba o posiłki ciepłe i zimne, ale chyba się tak nie stało. Krótką mają pamięć, natomiast my pamiętamy dobrze i będziemy pamiętać. Jesteśmy z wami. Życzymy wszystkiego dobrego, wiary. Dlatego, że wiara i nadzieja pozwoli nam przetrwać i zwyciężyć. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.